Pszczoły, nasi naturalni sprzymierzeńcy. Dzięki pszczołom mamy również plony, poza oczywiście miodem, ponieważ zapylają różne rośliny, bardzo nam potrzebne. Niestety pszczoły giną w skali nie tylko Polski, w wielu różnych krajach. No i co robić? Okazuje się, że w sukurs mogą przyjść pszczoły, no takie nie hodowane, nie takie miodne, tylko pszczoły zupełnie inne. Ale jakie? O tym opowie nasz dzisiejszy gość. Państwa i moim gościem jest pani dr Justyna Kierat z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pani, co to są za pszczoły, które różnią się od naszych pszczół miodnych? To są takie pszczoły, które w zasadzie, jeśli mówimy o zapylaniu, bo od pszczół jakby najważniejszą rolą, którą pszczoły mają nie tylko w ekosystemie, ale też właśnie dla nas, jest zapylanie, czyli ten plon jest albo większy dzięki owadom, albo w ogóle bez owadów plonu by nie było. Na przykład przewozi się ule na pola rzepaku albo na pola jakichś innych upraw. No i dzięki temu mamy potem lepsze plony. Niektórzy do sadów przewożą, do jakichś upraw owocowych. I tak naprawdę to my tą pszczołę miodną jakby zastępujemy nią troszkę dzikie zapylacze, o których w zasadzie mało kto jakby myśli w tym kontekście, natomiast które są bardzo ważne i wszystko to, co nas gdzieś tam otacza, to co kwitnie, prawda, to wymaga w większości zapylenia. I tego tak naprawdę nie robiła pszczoła miodna, prawda? Pszczoła miodna to jest jeden z około 20 tysięcy gatunków, które opisano. Czy ja dobrze zrozumiałem? Tak. Tyle tysięcy gatunków? Na świecie jest 20 tysięcy gatunków pszczół opisanych. Oczywiście ile jest ogólnie, tego nie wiemy, jak w przypadku każdych organizmów. Jakimi pszczołami pani się zajmuje? Ja się zajmuję pszczołami, głównie pszczołami samotnymi. W Polsce samej mamy na czekliście, czyli tej liście gatunków stwierdzonych przez naukowców, opisanych, że tutaj występują bądź występowały w naszym kraju, mamy około 470 gatunków obecnie. Naprawdę? Aż tyle? Tak. Dla porównania mniej więcej tyle jest gatunków ptaków na naszej czekliście, więc mamy mniej więcej tyle samo gatunków ptaków, co pszczół zaobserwowanych w Polsce. Jakie to są pszczoły? Jak one żyją? Gdzie one żyją? Gdzie można je znaleźć? Pierwsza grupa to są pszczoły społeczne, czyli to jest właśnie ta nasza pszczoła miodna. I to jest pszczoła społeczna, która ma królową robotnicę i żyje w rodzinach. Czyli te robotnice jakby robią wszystko dla tej rodziny, dla tej kolonii, a królowa się rozmnaża, tak bardzo z grubsza. Oprócz pszczoły miodnej mamy też trzmiele, to też są pszczoły i one również są pszczołami społecznymi. Mamy jeszcze no, niedużo gatunków pszczół społecznych, takich mniej znanych, natomiast największą grupę pszczół stanowią pszczoły samotne. I to są takie pszczoły, gdzie każda samica jest jakby, ja to tak często określam, że ona jest królową i robotnicą w jednym, czyli zarówno składa jaja, tak jak królowa pszczoły miodnej, ale również buduje gniazdo, opiekuje się tym potomstwem, znaczy zaopatruje je w pokarm. No skoro to jest pszczoła samotna, to w jaki sposób ma potomstwo? To znaczy, one się nazywają, że one są samotne w tym sensie, że to jest taki kontrast do społecznych, które żyją w rodzinie. Ta samotność to jest określenie, że po prostu ta samica nie współpracuje z innymi samicami, żeby się rozmnażać. Czyli ona ma swoje własne gniazdo, nikt jej tam nie pomaga. Wręcz przeciwnie, jak jakaś inna samica się pomyli i wejdzie do tego jej gniazda, to ona tam jest wyganiana. Natomiast pod względem jakby takich w ogóle interakcji między pszczołami, to tutaj to określenie samotnice może być bardzo mylące, dlatego że duża część samotnic w ogóle żyje w koloniach. Tylko, że to nie są takie kolonie. Chwileczkę, to one są w końcu samotne, czy one są w koloniach? Jakoś nie mogę tego złapać. Bo kolonia to nie jest to samo, co rodzina. To znaczy, tych określeń się używa wymiennie, więc to może być takie troszkę mylące, jeżeli się o tym pierwszy raz usłyszy. Natomiast to z kolei jest moje inne porównanie. I rodzinę pszczoły miodnej ja porównuję czasem do takiego domu jednorodzinnego, gdzie mieszka sobie wielopokoleniowa rodzina, prawda? I te osoby tam sobie żyją wspólnie, jakby są razem w tym domu. I to jest ta rodzina pszczela. Natomiast pszczoły samotne, te, które żyją właśnie kolonijnie, one żyją troszeczkę jakby to był taki mrówkowiec, prawda? Taki blok mieszkalny. I w tym bloku mieszkalnym żyje sobie wiele, jakby wielu mieszkańców, oni mają obok siebie te domy, natomiast no, nie jest tak, że prawda, ja tutaj sobie siedzę w domu i tutaj przychodzi do mnie sąsiad i na przykład miesza mi zupę w garnku, prawda? Więc te pszczoły, to często wygląda tak, bo one w ogóle też inaczej zupełnie gniazdują. I na przykład dużo pszczół robi sobie takie norki w ziemi.
I mamy taką na przykład powierzchnię ziemi, prawda, jakąś taką troszkę piasku, tam mało, mało roślin. I są takie dziurki w ziemi, jakby ktoś na przykład zrobił ołówkiem. I w każdej z tych dziurek mieszka sobie jedna samica. Mieszka sobie jedna samica, a samce? Samce generalnie to jest dość podobne do Ja wiem, samce są nikomu niepotrzebne, do niczego. Po co tam komu samce? No, samce generalnie są potrzebne do no, powstania następnego pokolenia no dobrze, pszczół. No to w takim razie gdzieś oni, to one też muszą żyć. Generalnie jak jest dzień, no to one sobie tam latają, gdzieś szukają tych samic, żeby znaleźć chętną partnerkę do rozrodu. Gdzieś na kwiatach czy przy gniazdach. Natomiast głównym problemem jest noc, prawda, gdzie one sobie śpią. Bo samice mogą spać w swoich gniazdach, te samotne. Natomiast samce... Po prostu samce lądują na wycieraczce. Trochę tak. Trochę tak. Dlatego, że jeżeli nie znajdą sobie jakieś na przykład gdzieś jakieś norki, szczeliny puste i tak dalej, to niektóre gatunki śpią na kwiatach. A niektóre łapią się żuwaczkami, czyli takimi tymi pszczelimi jakby szczękami. Łapią się na przykład jakiegoś dziobu trawy i tak sobie wiszą. I one tak spędzają noc. Ale w takim razie, co robią te samice i dlaczego właśnie nie połączą się w te kolonie? Dlaczego to tak wszystko wygląda? Tak naprawdę, jakbyśmy się tak zastanowili ogólnie nad tym, jak wygląda przyroda, to samotny tryb życia jest właściwie takim podstawowym trybem życia. Naprawdę? Nie znamy jakoś... No oczywiście, no proszę pomyśleć na przykład, nie wiem, o czymkolwiek, o ptakach na przykład, jakieś, nie wiem, wróbelki. No to są czy one... papuszki nierozłączki i ptaki, które są monogamiczne i wiele innych. Tak, tak, ale właśnie, czy te ptaki monogamiczne, czy one się łączą w jakiś taki sposób, że na przykład mamy, nie wiem, jedną samicę, która składa jajka i całe stado innych ptaków, które dokarmiają to potomstwo, wysiadują i tak dalej? Nie, no każda para osobno. No właśnie. A czasem, jeżeli jakiś gatunek nie żyje w parach, bo są też takie właśnie samotne matki, to jest dość częste w przyrodzie, że jest samotna matka, prawda, ojciec tylko zapłodnił i tutaj sobie poszedł, natomiast samica sama wychowuje potomstwo, no to jest zupełnie tak jak u pszczół samotnych. Ta samica po prostu ma własne gniazdo i ona nie ma do pomocy tego całego roju, z którym my kojarzymy pszczołę miodną, prawda? No to znaczy, że jest jej w sumie znacznie ciężej. No to czemu w takim razie one wybierają właśnie taki tryb życia, gdzie no, wysiłek na wykarmienie, utrzymanie potomstwa na samej siebie, no jednak jest to spory wysiłek energetyczny nawet. W przyrodzie zasadniczo w rozmnażaniu, tak w dużym uproszczeniu, chodzi o to, żeby przekazać swoje geny dalej. Czyli po prostu, żeby się rozmnożyć. I w większości przypadków, no to jeżeli by połączyły siły takie samice zupełnie niespokrewnione ze sobą i na przykład jedna by zaczęła składać jaja, te pozostałe zostałyby jej jakby takimi robotnicami, no to te pozostałe samice, one właściwie nic z tego nie mają, dlatego że one pomagają komuś, a ten ktoś rozmnaża jakby się i przekazuje swoje geny. W takim razie jeszcze zmienię pytanie. W jaki sposób samice zyskują życzliwość czy przychylność tych samic, albo inaczej, jak samice być może wybierają tych swoich partnerów, no bo jakoś to życie musi się przedłużyć. Tak, jak najbardziej. Tak jak mówiłam, samce one zasadniczo się gdzieś kręcą w pobliżu samic zawsze. Bo u pszczół samotnych to jest tak, że mamy to gniazdo, ta samica w danym roku sobie je zaopatrzyła, tam się rozwijają larwy i tak dalej. W następnym roku te larwy już jako dorosłe pszczoły wychodzą i zaczynają latać, samce i samice. I to gniazdo jakby jest już nieużywane, ewentualnie może być wykorzystane czasem przez kolejną samicę, żeby założyć własne, natomiast to nie jest tak jak w przypadku pszczoły miodnej, że to jest ul i on przez wiele lat jakby jest ta rodzina. Więc te samce jakby po prostu kręcą się przy tej kolonii. Oczywiście wszystkich najbardziej te zaloty interesują, jak one to robią. No, to jest bardzo ciekawa sprawa i taka trochę czasami straszna. To jest dość takie... Łatwa rzecz do zainteresowania słuchaczy, jeżeli chce się coś opowiedzieć o pszczołach i chce się tak zrobić, nie wiem, wrażenie na jakimś obiedzie rodzinnym no i coś takiego opowiedzieć. Proszę zrobić na nas wrażenie. Samica, ta kopulacja, która ona odbywa na samym początku życia, a później przechowuje to nasienie tego samca czy samców przez resztę życia. I to z takiego dość smutnego powodu, że w momencie, kiedy następuje właśnie połączenie się samca i samicy, to
narządy kopulacyjne tego trutnia już w tej samicy pozostają. I w momencie, O kiedy on biedny chce. ten truteń, no naprawdę, ja mu Niestety. współczuję. Niestety tak. Po prostu on sobie wyrywa te narządy kopulacyjne razem z wnętrznościami, więc jak najbardziej jest biedny. Prawdopodobnie to wyewoluowało w ten sposób, że dla każdego samca jest dobrze, jeżeli to tylko on zapłodni tą samicę, prawda? Jeżeli żaden inny tam konkurent nie, jakby tej samicy nie zapłodni, jeżeli tylko on będzie ojcem dzieci tej królowej. No tak, a no i skoro być może. zostawił swoje narządy, no to już następny nie ma dostępu. No właśnie, być może to tak właśnie się zaczynało, że jak on ten korek, prawda, z tych swoich wnętrzności tam w tej samicy zostawiał, no to co prawda już z żadną inną samicą szans nie miał, ale przynajmniej ta jedna była jego, prawda, 100% jego i w ogóle. No ale co się okazuje, ewolucja to jest nieustający wyścig zbrojeń pod pewnymi względami. No i obecnie jest tak, że każdy kolejny truteń, który przylatuje do tej królowej, on sobie po prostu wyciąga pozostałości tego swojego poprzednika z tej królowej i sam kopuluje, dzieląc los tego poprzedniego. Straszne, proszę pani, straszne rzeczy pani opowiada. No dobrze, no ale to jeśli chodzi o samców, a te samice. Po pierwsze, jak one długo żyją? Większość samotnic żyje przez jeden rok. Czyli po prostu samica wychodzi ze swojego gniazda, w którym się rozwijała, robi co ma zrobić, składa jaja, zaopatruje gniazdo i ginie. I kolejne pokolenie jakby wychodzi na kolejny rok. To się może zmieniać, to znaczy u różnych gatunków mogą być odstępstwa od tego. Mamy takie na przykład gatunki, których są dwa pokolenia w roku, czyli po prostu pierwsze jakby potomstwo danej samicy w roku wychodzi jeszcze w tym samym sezonie i one też mają swoje dzieci i dopiero te dzieci zimują. Są na przykład takie też pszczoły jak ceratina. To są takie śliczne pszczoły, one w ogóle z daleka wyglądają troszkę jak takie mróweczki ze skrzydłami, bo są takie nie za duże i czarne, ale jeżeli im się przyjrzeć, to jeden z gatunków na przykład się po prostu tak błyszczy na taki metaliczny, niebiesko-zielony kolor. Jest po prostu piękny. I one żyją jakoś coś powyżej roku, bo te samice jakby mogą zimować, mogą przeżyć dłużej. Natomiast takim standardem u pszczół samotnic, ogólnie u pszczół jest przeżycie właśnie tego jednego sezonu. Wspomniała pani tutaj o wyglądzie takich pszczół, a gdzie moglibyśmy je zaobserwować? Ja mówię w Polsce, nie wiem, w lesie, w polu, gdzie zobaczyć takie właśnie dziwne pszczoły, które nie dają miodu, ale właśnie spełniają ważną rolę w przyrodzie? Pszczoły ogólnie rzecz biorąc są gatunkami takich siedlisk przede wszystkim otwartych, jakichś takich różnych ciepłych łąk, murawy kserotermiczne, to tam można ich sporo spotkać. Ogólnie no, tam, gdzie coś kwitnie, prawda, to można się spodziewać pszczół, bo w terenach rolniczych, jeżeli mamy dużo pszczół tych właśnie dzikich, różnorodnych, to może być tak, że nawet ta pszczoła miodna, o której na początku mówiliśmy, że się ją tam wozi, te ule i tak dalej, że ona może nie być potrzebna albo być potrzebna w bardzo małym stopniu do zapylenia i nawet te uprawy są lepszej jakości niż gdyby były zapylone przez samą pszczołę miodną. To znaczy jak dzika zapyla, to jest lepiej? Tak, tak. Bo to też nie jest tak, że zapylenie jest takie zero-jedynkowe, prawda? Zapyli, nie zapyli, tyle. Jest kwestia efektywności tego zapylenia, czyli jakby ilu pszczół jest potrzeba, żeby daną roślinę zapylić, ale również kwestia jakości plonu. I na przykład ten plon w przypadku zapylenia przez pszczoły właśnie dzikie, przez taką różnogatunkową jakby społeczność pszczół, nazwijmy to, może być lepszej jakości niż gdyby był zapylony przez na przykład samą pszczołę miodną. Ja wspomniałem tu na samym początku, że generalnie pszczoły giną, jest ich znacznie mniej, ja mówię o tych pszczołach miodnych. Czy to samo dotyczy pszczół dzikich i co moglibyśmy zrobić, żeby ich było więcej, no skoro one pełnią tak ważną rolę w naszym otoczeniu, ba, nawet w rolnictwie? Najbardziej powinniśmy się martwić o dzikie zapylacze. Niestety wychodzi z tych badań właśnie, że one giną. Wychodzi też z tych badań, że pszczoła miodna, tak jak wcześniej wspominałam, może niestety nam zmniejszać tą różnorodność i liczebność pszczół dzikich. Czy każdy z nas mógłby coś zrobić dla tych pszczół dzikich, no skoro one są takie ważne? Pszczoły miodne, kojarzymy ich zakres lotu z takimi dużymi odległościami. Im mniejsza pszczoła, tym jest taka, no tak średnio taka zasada, że raczej będzie w stanie przelecieć mniejszą odległość.
Więc to nie jest tak, że taka pszczoła po prostu, jeżeli ma 200 metrów dalej od gniazda kwiaty i ona jest w stanie latać do 200 metrów, to wszystko jest w porządku, dlatego że ona musi wydać więcej energii, więcej czasu zużyć też na dolot i no, niestety wtedy wyprodukuje mniej potomstwa. Pierwszą rzeczą, o którą powinniśmy dbać, są kwiaty. I te kwiaty to są no, nie byle jakie, dlatego że trzeba po pierwsze pamiętać, że pszczoły potrzebują pyłku i nektaru, więc kwiaty miododajne, czyli te nektarodajne, no to nie jest jakby jedyna rzecz, którą one potrzebują. My nie karmimy pszczół miodnych, że chcemy, żeby tam pszczelarze miód sobie zbierali, tylko my karmimy pszczoły samotne, które dają pyłek swojemu potomstwu jako pokarm. I druga sprawa to jest to, żeby te kwiaty, które posadzimy, po pierwsze były w miarę różnorodne, bo no, my też nie chcemy, prawda, żyć na diecie jakiejś takiej złożonej tylko z jednej rzeczy, prawda? Dla pszczół to też nie jest dobrze, jeżeli one mają tylko do wyboru jeden kwiat. Są takie gatunki, które mogą żyć tylko na jednej konkretnej roślinie, to jest ich jakby taka właściwość, ale wtedy one mogą żyć na jakiejś takiej swojej konkretnej, czyli to nie jest tak, że jak my im posadzimy, nie wiem, jeżówkę, to one będą wtedy żyły na jeżówce, tylko na przykład pseudomurarka żmijowcowa żyje na żmijowcu. Jak ona nie będzie miała żmijowca, no to jej nie będzie, bo nie będzie miała czego jeść. Więc jeżeli chcemy mieć te pszczoły różnorodne i no, żeby one były w dobrej kondycji, w dobrej formie, to im więcej kwiatów posadzimy, tym lepiej i bardzo dobrze, jeżeli one będą rodzime. Nawet możemy po prostu nie skosić trawnika, żeby tam te chwasty wyrosły, te dzikie rośliny i wtedy będziemy też mieli pszczoły, które na tych dzikich roślinach mogą żyć. Czyli po prostu utrzymujmy kwietne łąki, utrzymujmy no właśnie to, co nazywane jest powszechnie chwastami, a Dokładnie. Być może uda nam się jakoś ocalić te pszczoły, które nie są pszczołami miodnymi, a odgrywają ogromną rolę w przyrodzie i w naszym życiu. Bardzo serdecznie dziękuję pani dr Justynie Kierat z Uniwersytetu Jagiellońskiego i pozdrawiam pani kanarka. Dziękuję bardzo za ciekawe Dziękuję. Opowieści. Mam nadzieję, że nie przeszkadzał bardzo. Nie, nie przeszkadzał i jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. A Państwa, czyli moich widzów i słuchaczy, zapraszam na kolejne ciekawe opowieści.